Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów. Tym razem nie u mojej rodziny, ale nadal pozostajemy w temacie dwójeczki Simsów. No i na dziś przygotowałam specjalny filmik, do którego przygotowania zajęły mi naprawdę wiele czasu, ponieważ przejrzałam tysiące zdjęć, które robiłam podczas mojego grania u wszystkich rodzin w Simsach, by znaleźć te najciekawsze i najśmieszniejsze bugi, które przydarzyły mi się podczas grania, a które miały później wpływ na moją rozgrywkę w niektórych sytuacjach. Jak wiadomo, w dwójce bardzo często dochodzi do jakichś zbugowanych sytuacji, co widać także na moich odcinkach, a zwłaszcza jak ktoś gra tyle lat, ile ja, i na dodatek na tej pierwszej podstawowej wersji, która sama w sobie miała milion błędów. Jeśli chodzi o bugi, to nie powiem wam, jak się ich pozbyć, bo ja sama tego nie robię, naturalnie są mody, które można sobie zainstalować do gry, ale jak dla mnie, te bugi dodają takiej śmieszności i czasem wynikają z nich całkiem zabawne i ciekawe sytuacje, co zobaczycie już w dalszej części odcinka. Na początek takie niewinne żarciki od strony gry. Na pierwszym zdjęciu jest Maciej, który niestety utknął w krześle. No i naturalnie był lament i krzyk: mamo, mamo, utknąłem w krześle. Sytuacja, która w normalnym życiu pewnie także miałaby miejsce. Następny problem z siedzeniem miał Cyprian, czyli pan w niebieskiej koszuli, który to podczas spotkania z burmistrzem chciał usiąść mu na kolana. Nie wiadomo, może chciał się podlizać, może miał jakiś plan dotyczący podrywu burmistrza, ale pan burmistrz niestety się nie dał, on jest bardzo heteroseksualny. Kolejna sytuacja doprowadziła dwójkę mężczyzn do płaczu. Najpierw Antek zepsuł krzesło, stając na nie nogami, a następnie nie mógł ich z tego krzesła wyciągnąć. Zwłaszcza żal mu było jego nowiutkich adidasków z różowymi detalami, więc zanosił się płaczem. No a Poldek, gdy to zobaczył, również stało mu się go żal. No i tak sobie chłoptasie chliptali. Pani Krysia miała taką oto sytuację, będąc u Kajki. Również jej stopy zaklinowały się pod łóżkiem. Następnie Eryk, który siedząc na składanym krześle w kuchni, również włożył nogi tam, gdzie nie trzeba. Tak to się właśnie kończy. Lepiej takich sytuacji unikać. No a Patty ćwiczyła mięśnie ud i grała w gry telewizyjne właśnie w takiej pozycji. Na udach widać wyćwiczone mięśnie, także opłacało się. Mamy kolejną sytuację, tym razem na mieście, w restauracji. Jest tutaj Julian Kaszelek oraz jego małżonka Aneta, obecna senatorowa, która no co nieco się zmartwiła swoją sytuacją. Po skończonej kolacji nie mogła się wydostać z miejsca, na którym siedziała. No i całkiem niedawne wyjście Nika z okazji jego 18-tki, był tam z Romanem i jeszcze jednym kolegą. No i tutaj wpływ miały jakieś dziwne siły nadprzyrodzone, bo jeśli dobrze pamiętacie, najpierw zgasło światło w całym lokalu i chłopaki podejrzewali, że jest to sprawka duchów, a następnie Nick zaczął robić jakieś dziwne rzeczy, siedząc w powietrzu, także mogła to być przerażająca sytuacja. No i jedno ze starszych zdjęć, mamy tutaj bohaterkę bodajże drugiego pokolenia, która miała na imię Kasia, a miała ona takie przyzwyczajenie, że co dzień rano wstawała z łóżka i nago szła załatwić swoje potrzeby w toalecie, kto jak woli. Na tym zdjęciu widać z kolei Joasię, która ni stąd, ni z owąd, powracając z wieczornej imprezy, znalazła się w takim położeniu na przedpokoju przed lustrem. Nie wiadomo, co ona tam ćwiczyła przed tym lustrem, na pewno nie przemowy, chyba że jakiś romantyczny gest. Następnie sytuacja, która nieco mnie w tamtym momencie przeraziła, a mianowicie dwie kobiety połączyły się ze sobą na sofie. Jagoda siedziała już na kanapie, doszła do niej Laura i usiadła w tym samym miejscu, skończyło się to w ten sposób. No i takiej sytuacji to chyba już się nie da wyjaśnić. No i mamy tutaj jeszcze jedną postać z bardzo odległych lat, a mianowicie Konrad, który to jadł na stojąco, trzymając nogi na krześle. Nasza pani senatorowa po raz kolejny miała problem z siedzeniem, a tym razem uszkodziła ona sofę Sylwii oraz Mauryca w ich starym mieszkaniu. No i dwa ostatnie zdjęcia z tego rodzaju zostały zrobione u Henryka. Henryk ma w swoim mieszkaniu sofy, które wiecznie sprawiają problem. No i tutaj niestety miał on tą nieprzyjemność spaść z tej właśnie sofy i wylać na siebie zupę. No musiało być to bardzo nieprzyjemne. Z tym samym miejscem siedzącym miał też problem Roman, którego to sofa chciała wciągnąć do środka. W Simsach dwójce bohaterowie tej gry mają nie tylko problem z siedzeniem, ale również ze spaniem. I w taki oto sposób sypiał Romeo Montek, którego bardzo dobrze znacie z pierwotnej wersji gry. Jak widać, sypiał on z ugiętymi kolanami, coś dziwnego wyprawiał z dłońmi i na dodatek twarz wkładał do roślinki. Może naćpał się jakiś marihuanę, nie wiadomo tego. Na tym zdjęciu znajduje się Maria, która należała do trzeciego pokolenia mojej rodziny. I ona z kolei przykrywała się kołderką, leżąc na krzaczku. A następnie wędrowała głową na schody. Szczerze mówiąc, zupełnie nie wiem, kim jest ta dziewczynka, ale prawda jest taka, że umiała ona lewitować w powietrzu. Problem z zaśnięciem miewał także Henryk w czasach nastoletnich. Naturalnie było to spowodowane jego lunatykowaniem w nocy. No i właśnie rozkładał się on w ten sposób, że głowa znajdowała się w łóżeczku jego brata, a stopy kładł na łóżku siostry. Każdy musi znaleźć sobie dogodne miejsce do spania.
Simy lubią także uderzać głową o różne przedmioty. I tutaj ponownie mały Maciuś, któremu w czasie dzieciństwa wiecznie coś się przydarzało. No i tutaj na przykład uderzył on głową o wysepkę kuchenną. Matka, jak widać, nie za bardzo na to zareagowała, a jemu chyba wyszło to na dobre, no bo teraz jest bardzo mądrym chłopakiem i pragnie osiągnąć wszystkie punkty umiejętności, jakie tylko można. Tak więc czasem wypadki wychodzą na dobre. Tutaj mamy do czynienia z jednym z bardziej udanych ujęć Henryka. Jak wiadomo, on ma twarz starczą nieprzyjemną, więc na każdym zdjęciu wychodzi paskudnie. Tutaj również wyszedł podobnie jak zawsze, a mianowicie zwróćcie uwagę na to, w jaki nieprzyjemny sposób jego ręka uderzyła Lilkę w głowę. Uderzanie głową w przedmioty niestety czasem może skończyć się tragicznie i taka sytuacja przydarzyła się Remikowi tabletce, który niestety zginął po takim właśnie uderzeniu w rożen do grillowania. Jest to jedno z moich ulubionych zdjęć. Mam naprawdę taką moją top 10 zdjęć i to zdjęcie znajduje się na pewno w tej top 10. Igor wpadł w odwiedziny do Rozalki, która nie wiadomo czemu chodziła przy nim w bieliźnie, ale to jest przecież jej dom, tak więc może robić z nim co chce. No i naturalnie dała ona swojemu koledze do powąchania zawartość blachy, na której przygotowywała jakieś tam ciasto. A Igor jak się zajadał? To zdjęcie zostało zrobione w sali weselnej, ponieważ wujek Gerwazy z Laurą brali tam ślub na osobnej właśnie wynajętej sali. No i był tam taki kącik, który przygotowany był specjalnie dla ich małego dziecka. Przemka zabierali właśnie ze sobą, ale niestety zabawa weselna była tak udana i wszyscy byli tak pogrążeni w tej zabawie, że zapomnieli zupełnie o dziecku, które niestety usnęło w nocniku. Tutaj sytuacja nieco dziwna i komiczna, ponieważ pewna pani zjawiła się u nas ze słonecznikami na głowie. Po prostu można było je przynieść w prezencie, jakoś ładnie zawinąć w papier albo jakiś cylafon, czy jak się tam nazywa, a nie po prostu wkładać to sobie we włosy, nie wiadomo po co. W każdym bądź razie zyskaliśmy słoneczniki. Jak widać po jakości, jedno ze starszych zdjęć i tutaj pies, którego posiadaliśmy, a który tak długo gryzł nam stół jadalniany, że aż dogryzł się do szkła. A tego chłopaka powinniście dobrze znać, ponieważ jest to Janek, który najwidoczniej nie lubi cudzoziemców i znęca się nad Emmą, naszą operką od Leny. Jak wiadomo, karma wraca, no i tutaj również Janek za swoje zachowanie został nagrodzony, w cudzysłowiu, ponieważ uderzył oczami w telewizor. No i jeszcze Anetka, która podczas porodu z bólu aż przebiła dłonią ścianę budynku. Tutaj mam wam do opowiedzenia nieco dłuższą historię, dość przykrą. Nazwałam ją przypadek Bartłomieja Robaka. Bartłomiej Robak był po prostu przypadkowym człowiekiem, który zjawił się u rodziny. Byli to przodkowie Jarka oraz Jagody. Na zdjęciu mamy Justynę, która była mamą Jarka, Jagody oraz Patrycji. No i jak widać, nieprzyjemne ujęcie, wszystko zostało uwiecznione na fotografii. Śmieje się ona aż człowieka, który zasnął na stojąco. Widać, że ten człowiek umiera już z głodu, a ona po prostu się z niego śmieje. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że sofy w tym pokoju, o ile mniej więcej kojarzycie rozkład tego mieszkania, są w dalszym ciągu tak samo ułożone, po prostu w kształcie litery L i pomiędzy nimi stoi malutki stolik i na nim w tamtym momencie znajdowała się waza. A Bartłomiej nie wiadomo dlaczego stanął pomiędzy sofą a tym stolikiem i nie mógł się wydostać. Pech chciał, że w tamtym momencie gry miałam troszeczkę przesyt mieszkańców i przysięgłam sobie, że jeśli przypadkowo komuś zdarzy się umrzeć, to nie będę absolutnie w to ingerować. I tak się stało w przypadku Bartłomieja Robaka, że zostawiłam go tam. Dopiero tak naprawdę po całym dniu i nocy zorientowałam się, że coś z nim jest nie tak. No i pan Bartłomiej niestety zdążył w tym miejscu umrzeć. Wiadomo, że zwłoki znalezione w mieszkaniu od razu nasuwają myśli wobec tej rodziny. Tak więc jeden z mieszkańców tego domu, Florian, był nawet oskarżony o zabójstwo tegoż oto Bartłomieja, ale się wywinął. Kolejna ciekawa sytuacja, która mi się przydarzyła, miała miejsce na urodzinach Eryka oraz Melisy. Wśród gości możecie zauważyć znajome twarze, a na samym środku stoi Felicja Parzydełko w samej bieliźnie i niestety żegna się z życiem. Sytuacja była dość dziwna i na początku jej nie zrozumiałam, dopiero po jakimś czasie doszłam do tego, co właściwie jej się przydarzyło. A więc Felicja oraz Eryk byli w związku w momencie, gdy Eryk kończył 50 lat. Chciałam również Felicję postarzeć i żeby przeszła razem z nim do następnej grupy wiekowej, żeby razem byli starcami, zamieszkali wspólnie itp. itd. Pojawiło się okno, ja pięknie przeniosłam Felicję do następnej grupy wiekowej. No i w tym samym momencie wyskoczyło mi kolejne okno, ponieważ Melisa obchodziła tego samego dnia urodziny co Eryk, oni są bliźniakami, tak więc jest to całkiem normalne, a więc ponownie wyskoczyło mi okienko. A ja, niewiele myśląc, ponownie wyłapałam z tej listy osobę Felicji, przeniosłam ją drugi raz, no i okazało się, że Felicja natychmiast zmarła. Tak więc, jeśli nie chcecie takiej sytuacji, to radzę wam dwukrotnie nie postarzać NPC-ów, bo to oznacza już wyrok śmierci. A tak, żeby rozluźnić atmosferę, główienko na podłodze. Z czym kojarzy wam się chwytanie kogoś pod rękę?
Jak dla mnie, to jest taki przyjacielski gest, gdy dwójka ludzi przebywa gdzieś wspólnie, na jakiejś imprezie, na jakichś urodzinach, chwytają się pod rękę, od razu kojarzy mi się, że są ze sobą zaprzyjaźnieni, no i ja na przykład uwielbiam, gdy moje simy zaczynają łapać się pod ręce. W tej akurat sytuacji Maria chciała być tą towarzyską istotą, która wprowadzi Martynę do towarzystwa, no ale niestety Kante, jak widać, to się nie spodobało, a Maria po prostu chciała być miła. Kolejne chwytanie pod rękę miało miejsce na ślubie Ofelii. Tutaj z kolei dwaj panowie, nie dość, że chwycili się pod ręce, to jeszcze zaczęli klaskać. No po prostu cudowna atmosfera. No i kolejne zdjęcie, do którego można dopowiedzieć sobie całą historię, a więc mamy przyjęcie ogrodowe. Jest tutaj Majka oraz Eligiusz, to ten rudy, którzy piją sobie drinki, rozmawiają. Jak widać, tematem jest jakiś nieudany film. No i nagle zjawia się Stefan Blaszka, mąż Wandzi, który to łapie pod rękę Majkę i stara się wyciągnąć ją na parkiet taneczny. Przejdźmy do folderu, który sama nazwałam creepy, ponieważ dla mnie te zdjęcia są tak przerażające, że naprawdę w trakcie ich robienia aż przechodziły mnie w ciarki. Tutaj mamy zakochaną parę w postaci Juliana Kuka oraz Janki Moniak. Oboje oni chyba znajdowali się w skrzyni rodzin, o ile dobrze pamiętam. Przypadkowo w ogóle zamieszkali ze sobą i tak się zdarzyło, że Julian stał się wampirem. No i w trakcie takiej pogody, jak widać na załączonym obrazku, czyli w ogromnych zaspach śnieżnych, zechciało im się patrzeć na gwiazdy. A we nocy. A Julian w tym czasie był już właśnie wampirem, stąd też jego blady i wręcz trupi odcień twarzy. A Janka, w pełni żywa osoba, przytulająca się do niego, wygląda wręcz jakby przytulała zamarzniętego trupa, tak więc dla mnie to jest absolutnie przerażające zdjęcie. Kolejna fotografia tego typu, która mogłaby być na okładce filmu, DVD, pokroju, The Ring i te sprawy. A mianowicie Mietek, któremu wychodzą z oczu włosy jego własnej matki. Aż nie chcę na to dłużej patrzeć. No tutaj już coś lżejszego, a mianowicie Eryk oraz Piotr stanęli tak blisko siebie, że głowa Piotra wylądowała na miejscu głowy Eryka, w dodatku odwrócona w drugą stronę, tak więc wygląda to, jakby Eryk miał głowę odwróconą w drugą stronę. No i tutaj być może na pierwszy rzut oka nie dostrzeżecie nic nadzwyczajnego, no ale ta trupio wyglądająca ręka, która chwyta wręcz za kapę marynarki Tomka, to musi zwiastować śmierć. Nie zwiastowała, ale wygląda to po prostu strasznie. No to może przejdźmy do nieco przyjemniejszych rzeczy, a przyjemniejszym tematem jest na pewno jedzenie. Simowie nieraz mają problemy z jedzeniem i to nie całkiem marudzą na to, co mają na talerzu, ale nie do końca potrafią się z tym zachować i obchodzić. Tutaj na przykład Eliza Polak, którą znacie z konkursu Sim Model, robiła takie sztuczki, że z jej zapiekanki wyskakiwały ludzkie palce. Następnie mamy wujka Gerwazego oraz Florencję, która wcześniej nosiła nazwisko De La Rosa, ona matką kwieciarnię na Lazurowej Promenadzie. Teraz jest ona żoną pana Kwiatka, także Florencja Kwiatek. Pałaszowała bodajże torcik na głowie naszego biednego wujka, także on jest całe życie poniżany. W ogrodzie Kaszelków miało miejsce kolejne przyjęcie. Oni bardzo lubią takie ogrodowe party. W takich miejscach dochodzi najczęściej do jakichś przypadkowych sytuacji. No i tutaj niestety zapatrzony gdzieś do tyłu Samuel nie zauważył stojącego przed nim Olka i ubrudził mu sałatką cały garnitur. Olek jeszcze dodatkowo wdepnął w coś, także takie to rzeczy w ogrodach się dzieją. No i tutaj również Nick, który tym razem wszedł z talerzem wprost na Alinę. Tutaj już ciężej było jej nie dostrzec, ona tylko siedzi, no ale mimo to. No i tutaj wspominane wcześniej małżeństwo Kwiatków, Florencja jeszcze była wtedy w ciąży, Sylwia siedziała na swojej sofie razem z Wiktorem, a on, niestety starszy człowiek, Parkinson już go dopadł, tak więc nawet nie mógł utrzymać posiłku na talerzu. Florencja musiała wkroczyć z pomocą, no przykre, to jest bardzo przykre. Roman z kolei nie miał nic przeciwko, zdrapując sobie resztki pożywienia z ręki, którą przypadkowo ubrudził, no talerz znajdował się po prostu obok, ale jak widać podobną praktykę pokazała mu jego macocha Mariola. No i tutaj mamy jeszcze Danusię, która tak bardzo pogrążyła się w rozmowie z Konradem, że aż zapomniała o ciastku, które trzyma w ręku, no i niestety, ale ubrudziła sobie całe nogi, bo miała za krótką spódnicę. Pora na kolejną historię, która bardzo mnie zaskoczyła i naprawdę grając wiele lat nie wiedziałam, że ktoś jest w stanie zrobić coś takiego. Sytuacja miała miejsce u widocznej tutaj Laury, która jak wiadomo jest żoną wujka Gerwazego, mają liczną gromadkę dzieci. Ten malec to Bartosz, czyli drugi z kolei synek. No i wyglądało to w ten sposób, że Laura przez cały wczesny poranek opiekowała się swoim synkiem, uczyła go i tak dalej. No i w pewnym momencie trzymała go ona na rękach i przyjechał po nią samochód do pracy, a ona, nie odstawiając syna, po prostu zabrała go ze sobą do pracy. Uchwyciłam nawet ich siedzących wspólnie w aucie. Szczęście w nieszczęściu, że Laura nie pracuje zbyt długo i już o 14 wrócili do domu, jednak Bartosz był naprawdę w opłakanym stanie i modliłam się tylko, żeby nie przyjechała opieka i nie zabrała wszystkich dzieci. Tak więc takie to histerie u wujka Gerwazego. Naturalnie dorobiłam do tego historię,
Bo przecież Laura nie mogła zostawić swojego dziecka, gdy cała rodzina spała. Przecież kto by się nim zajął? Biednym chłopaczyną. No i kolejna zaskakująca historia, która również mi się przydarzyła. Tym razem do Melisy widocznej na zdjęciu, która to urodziła bliźniaki Martę i Pawła. No i w momencie, gdy dzieci te były jeszcze niemowlakami, w ich domu wydarzył się pożar. Naturalnie Melisa oraz Majka, która również mieszka w tym domu, chwyciły za niemowlaki i czym prędzej wybiegły na zewnątrz domu, gdzie o dziwo one przebrały się w kurtki zimowe, a dzieci się rozebrały. Wtedy jeszcze nie miałam zainstalowanych ubranek dla najmłodszych dzieci, tak więc standardowo były one w pieluszkach. No i nagle w tym śniegu zabrakło im tych pieluszek. I dopiero zyskały je, gdy zostały wykąpane. W Weronie mamy też osoby, które lubią sobie wypić. A jak już się dobiorą do piwka, to zamiast jednej sztuki, to sobie nie żałują, zwłaszcza u kogoś. Przemek, to wiadomo, niósł dla swojego ojca. Ale taki wąsaty pan, który zjawił się po raz pierwszy, w ogóle nikt go nie znał i nagle obsługuje się całą zgrzewką, no to jest lekka przesada. Agata z kolei miała niebywałe problemy w domu, także można jej było wybaczyć taką zachłanność. No i Jagoda również roznosiła piwo wśród gości. Któregoś razu jednak ktoś był bardzo nieuważny i cały czteropak rozlał się na podłogę. Powracając zatem do tematu jedzenia, dość często zdarza się, że Simowie lubią wejść nogami w pożywienie. Nie wiem, czy ma to jakieś medyczne właściwości, czy po prostu robią to dla zabawy. Ale tutaj mamy na przykład Zbyśka, który właśnie stał w jakiejś owsiance. W tym samym domu doszło do zniszczenia dania obiadowego przez Alojzego. No, jak widać, Marioli to zupełnie nie przeszkadzało, że to danie jest takie deptane. Myślała, że to jest po prostu nazwa tego dania. Tutaj mamy także Melisę stojącą na talerzu z tortem. Akurat tort w tym przypadku ocalał, tylko troszeczkę ubrudził się talerz, ale to da się jakoś tam wygrzebać, ominąć. Jeszcze nie jest najgorzej. No a jak już jemy, to wiadomo, starsze osoby trzeba czasem nakarmić, gdy już są nieco niedołężne. I to właśnie spotkało Mietka Melona. Jego syn Maurycy opiekował się nim zawzięcie, podając mu spaghetti prosto do ust. A nasza biedna Monia, w momencie, gdy chorowała na białaczkę, nie mogła jeść wszystkiego, co pozostali domownicy. Dlatego też, gdy nadarzyła się okazja, zaczęła wyjadać zakazane danie z talerza jednego z gości. W Weronie miało miejsce kilka stłuczek, jedne z ostatnich miały miejsce w rodzinie Patrycji. W starego gruchota Patty uderzyła pani kierująca samochodem z pracy od Lilki. Także jeden gruchot zderzył się z drugim gruchotem, tutaj nie ma aż takich wielkich strat. Straty narobił jednak Adam, który ich nowisieńkim Lamborghini wjechał w limuzynę Alicji Macierzanki podczas wieczornego wyjścia z Romanem na imprezę. Tutaj już koszty były większe, auto do tej pory nie zostało wyremontowane, bo nie ma za co, a Adam, jak doskonale wiecie, dostał za to karę. Podczas odcinka, w którym przedstawiałam Wam Weronę, zapraszam serdecznie do jego obejrzenia, prezentowałam Wam dom Jutrzenków, który przypadkowo został cały zalany wodą. Nie pytajcie mnie, jak do tego doszło, ja zupełnie nie mam pojęcia, ale fakt jest faktem, cały ogród w tym domu pokryty jest wodą. A goście, jak widać, lubią czasem pograć w balony właśnie wypełnione wodą, taplając się w takiej kałuży. Niestety Ofelia nie ma pieniędzy, żeby wypompować tę całą wodę, tak więc pewnie taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele lat. Anastazja, czyli werońska stylistka, jest znana z tego, że lubi romanse. Jak być może pamiętacie, całowała się ona z Samuelem i zresztą nie tylko, bo tak naprawdę całowała się już z połową Werony, przynajmniej tą męską częścią. I nawet będąc mężatką, zaczynała ona jakieś dziwne podchody do innych mężczyzn. A masując Eryka, tak bardzo wyginała ręce, no bo przecież gdyby jej mąż nakrył ją na zdradzie, no to ona spokojnie mogłaby powiedzieć, że to nie są jej ręce. Jola z kolei, rodząc swoje dziecko, Paulinkę, robiła jakieś dziwne gesty, wykręcając swoje dłonie. Nie wiadomo, czy miało to charakter symboliczny, może były to jakieś nowonarodzinowe przesądy typu zakładanie czerwonej wstążeczki, ona tutaj wyprawiała jakieś rzeczy z rękami. Ważne, żeby działał. No i mamy jeszcze Roberta Klimka, który to czaruje złotą kulę, a w rzeczywistości słoik, żeby tych pieniędzy, które się znajdują w środku, było więcej po wyciągnięciu. Sytuacja bardzo powszechna na przyjęciach alkoholowych. Jak wiadomo, goście czasem potrafią popłynąć i zdarza im się wypić trochę za dużo, a gdy to już się stanie, to po prostu rozlewają alkohole na podłogę. Mamy tutaj Kaję w bardzo młodym wieku, kiedy to była w swojej pierwszej ciąży, no i jej ręka wygięła się tak bardzo podczas rozmowy, że w rzeczywistości rozmawiała ze swym łokciem. Ale nie każdy to potrafi, polizać łokcia to trzeba umieć. No i mamy tutaj także biedną Marcię, która niestety w trakcie wychodzenia z autobusu szkolnego tak nieszczęśliwie postawiła stopę, że ją bardzo boleśnie skręciła. Tutaj jest przypadek powykręcania dłoni Patrycji w taki sposób, że wypatrzyła ona, jakoby Henryk nadal nosił obrączkę ze ślubu z Jagodą. W rzeczywistości są to ręce Patrycji, które jakoś tak niezręcznie się pozginały, ale historyjka była. No i mamy także Jarka, który z żalu i rozpaczy aż tak powykręcał te ręce. W
tym momencie Jagoda miała po 18 latach spotkać się ze swoim synem, tak więc sytuacja była naprawdę wzruszająca. Jeśli chodzi o wodę, to Simon czasem zupełnie ona nie przeszkadza. W tej sytuacji było to jeszcze zrozumiałe, zima, śnieg, mróz. Ta woda mogła być zamarznięta, a ta dwójka mogła stać na niej i rozmawiać. O tyle już Lena bawiła się po prostu w Jezusa, chodzącego po wodzie, a raczej stojącego i klaskającego niczym u Rubika. No i tutaj kolejna sytuacja. Nie wiadomo dlaczego ta kobieta nie tylko stała w wodzie, ale również rozmawiała sama ze sobą. To już chyba było jakieś opętanie. Dziwne sytuacje mogą przydarzyć się także zwierzętom. Na tym zdjęciu uwieczniono znaną już sytuację znęcania się nad świnką morską przez Franka. Niestety, jak wiadomo, Franka nie przeżyła tych tortur, także Franek jako pierwsza osoba w Weronie uśmierciła zwierzę. Niechęć do zwierząt zdarza się wśród Simów dość rzadko, ale jednym z pierwszych przypadków była osoba Hieronima, to ten mężczyzna w garniturze, który jak widać trzyma w ręku małego pieska. On również bardzo nie chciał mieć psa w domu, jego małżonka przygarnęła go ze schroniska pod jego nieuwagę. No i co zrobił Hieronim? Oczywiście wracając z pracy, widząc tego psiaka, który już zagrzewa sobie miejsce w domu, wziął go w rękę, a pech chciał, że w tym momencie dostał jakiś dziwny awans, przez co po dosłownie kilku minutach przyjechał po niego znowu samochód do pracy. A więc on wsiadł do tego samochodu i pojechał wraz z tym psem. Oczywiście wtedy chciał go oddać z powrotem do schroniska, ale mu się to nie udało i musiał psa zaakceptować w domu. Z psem było oczywiście tragicznie podczas pobytu z Hieronimem sam na sam, tak więc widać, jakim torturom był poddawany. A na tym zdjęciu rozbrajamy zawsze twarz Daniela patrzącego się w obiekt. No i mamy tutaj przypadek znęcania się zwierzaka nad zwierzakiem, a mianowicie papuga porwała chomika. No i jeszcze jedno zdjęcie, tym razem z rybą wyrzuconą na brzeg. Jedna z tragiczniejszych sytuacji, jaka przydarzyła się w rodzinie Jarka, był jego osobisty incydent podczas urlopu. Jaro zabrał całą swoją rodzinę na wycieczkę. W sumie miała być to taka kuracja zdrowotna dla Moni, która w tamtym czasie chorowała na białaczkę. No i Jarek uczył swojego syna pływać. Zanurzył się on bardzo daleko od brzegu i niestety złapał go skurcz, przez co nie mógł się ruszyć. Spędził w wodzie całe 3 dni. I ostatkiem sił został odratowany przez miejscową straż. Alina wraz z dziećmi te 3 dni spędziła w samochodzie, więc również w nieciekawych warunkach sytuacja była naprawdę tragiczna. Swoją drogą, jeśli chcielibyście zobaczyć takie archiwalne nagrania, to ja je w dalszym ciągu posiadam, tak więc jakieś śmieszności mogłabym kiedyś Wam udostępnić. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani. Takich zdjęć mam jeszcze całe mnóstwo, ale na dziś kończę już ten odcinek. Powiedzmy, że była to pierwsza część tego typu zdjęć, a jeśli interesują Was takie filmiki, to koniecznie dajcie mi znać. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Pa, pa!